może to być fajne, bo w sumie pomoże wymacać przyciski bez patrzenia na telefon, bez celowania, bez szukania ich palcem po bocznej ściance, bo po prostu one będą na wybrzuszeniu. Dla mnie krótko, to będzie przebój, przynajmniej w Polsce, bo kosztuje 1450 zł, a zaraz wam powiemy, co ma ten telefon. Cześć, witamy was w kolejnej tygodniówce, witamy również widzów na TikToku, mam nadzieję, że już nas widać. No cześć, cześć. Jak nie, no to najwyżej za chwilę się wam pokażemy. Pewnie się za chwilę pokażemy, bo ja jeszcze nie widzę. Ale... No bo jesteśmy z pewnym opóźnieniem po prostu. Tak, no tradycyjnie, ale to tak jak się umawialiśmy chwilę po 11 niezmiennie jesteśmy z wami. No i opowiadamy wam, co tam się w smartfonach pokazało w minionym tygodniu. A co się pokazało? Pokazały się dosyć zabawne rzeczy. Znowu, wiecie co, to jest kurczę temat rzeka po prostu dotyczący przecieków, które pojawiają się w sklepach. Widziałem na MGSM-ie, że Maciek napisał newsa, że w jednym z takich dużych niemieckich sklepów online ukazały się dwa Samsungi jeszcze przed premierą. Trochę się obśmiałem, bo poza tym, że tak, owszem, one od dosyć dawna jakby funkcjonowały w przestrzeni takiej dziennikarskiej na wszystkich możliwych właściwie sieciach społecznościowych, gdzie dziennikarze wchodzą, to do tego jeszcze one od, no co najmniej od połowy tygodnia albo nawet troszkę wcześniej są w jednym z polskich dużych sklepów online z pełną specyfikacją, z pełnymi zdjęciami, a premiera jest, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 11 tych dwóch Samsung. Tak, dobrze, ale pamiętasz 11. Mowa o A35, znaczy Galaxy oczywiście A35 i Galaxy A55. Są to smartfoniki takiej średniej klasy. Jeden ma Exynosa, ten słabszy ma Exynosa 1380, co nie jest to zły procesor. Natomiast ten drugi A55 ma tego Exynosa troszeczkę nowszego już. Właściwie to jest chyba pierwszy smartfon z Exynosem 1480. Jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba wcześniej nie było niczego. No i oba są w zasadzie godne polecenia, o ile lubi się design Samsunga, dlatego że tak naprawdę wszystkie te Samsungi, o których mówimy w tym tygodniu, to są Samsungi, które nie zdziwią was niczym tak naprawdę. Czekaj, zdziwią jedną rzeczą. No to dawaj. Ja mówię tak naprawdę głównie o wyglądzie, bo to... Tak, ale właśnie w wyglądzie, bo o ile rzeczywiście tył telefonu wygląda typowo Samsungowo z trzema guziczkami, jest płaski, wyświetlacz też, no tu wiele się nie poszaleje, o tyle Samsung tym razem zaszalał na boku obudowy, bo ma wyspę. No tak. Nie jest to Dynamic Island, ale to jest wyspa z przyciskami. Po prostu dodali w tych średniakach i chyba we wszystkich to grocznych średniakach Samsunga, to zobaczymy, czyli w serii Galaxy A, taki garbik na wysokości przycisków. Pogrzyba? Nie wiem, ale może to być fajne, bo w sumie pomoże wymacać przyciski bez patrzenia na telefon, bez celowania, bez szukania ich palcem po bocznej ściance, bo po prostu one będą na wybrzuszeniu. Może być łatwiej w nie trafić. Może to być też fajne oparcie dla palca. Kiedy trzymamy telefon, no to sobie tu palec można oprzeć o ten garbik i wygodniej się go nawet przy uchu może trzymać. No ale poza tym, no to taka to innowacja jest w wyglądzie Samsunga. No zrobili, po prostu wspominam o tym, bo to jest taki szczególik, który pewnie później, jak będziemy już pisać o właściwie premierze, to może umknąć, bo w sumie to jakoś nie rzuca się w oczy, niemniej no jest taki nowy element w stylizacji. Mówimy oczywiście o smartfonach, zacznijmy od początku, A35, to jest Super AMOLED oczywiście, 6,6, Full HD i częstotliwość odświeżania 120 Hz. No mnie się najbardziej podoba to, że jest Corning Gorilla Glass, bo to no, spowoduje przynajmniej, że podczas takich niedużych upadków, teoretycznie, jeżeli nie będziecie mieli pecha, to ten smartfon powinien wytrzymać trochę więcej. Jeśli chodzi o pamięć, planują zdaje się co najmniej dwie wersje i RAM-u, i pamięci flash, i to jest 128 albo 256, 6 albo 8, jeśli chodzi o RAM. Godne zauważenia jest również to, że mamy odporność IP67 na kurz, pyły i wilgoć.
Natomiast jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to cóż, no jest coś, czego mogliśmy się spodziewać właściwie. Nie ma nic genialnego. Jest To tak. 50, której towarzyszy 8 i 5, ta 8 do zdjęć szerokokątnych, 5 do zdjęć makro i z przodu 13 Dwójki się megapikseli. skończyły. Dwójki się skończyły w Tak, magazynie. dwójki się skończyły. Nie sądzę, żeby dwójki się skończyły. Są jeszcze dwójki, są jeszcze VG, są jeszcze Nie, nawet czy się UVG, które są śmieje się oczywiście, oczywiście się śmieje. absolutnie są montowane przez cały czas w chińskich smartfonach te QVG. QVG to jest 0,08 megapiksela, żebyśmy mieli jasność. I żebyście wiedzieli, smartfonik wyszedł w ładnych kolorach. No trudno tutaj narzekać, bo jest i żółty, jest pomarańczowy, jest taki bardzo blady, błękitny, no jest oczywiście klasyczny czarny. Aparat przedni fotograficzny jest w dziurce, ale to też się można było tego spodziewać. Jeżeli chodzi Ale o... Victus jako szkło. Tak, no to tak jak mówiłem. W przypadku A55 z kolei też mamy do czynienia właściwie z identycznym designem. Jest ta wyspa na przyciski, o której mówiłem. To jest, słuchaj, a gdzie jest tam ten czytnik linii papilarnych w tym smartfonie? No właśnie zastanawiam się, no pewnie we włączniku nadal, no bo to nie jest ta półka, żeby, bo chociaż A55 już może być pod ekranem, kurczę, o tym nikt nie No bo wspomina. ten włącznik jest, kurczę, taki cieniutki Mały, dosyć, powiem mały. szczerze. Ja nie bardzo wiem, jak on będzie wychwytywał No linię masz papilarną, rację, ale... kurczę, no bo o ile jeszcze mówię, w A55 podejrzewam, że może być podekranowy czynnik, to w A35 też byłby pod ekranem? No właśnie. No No właśnie, właśnie. a mamy zagwozdkę. Ja co prawda Powiemywam. zaznaczyłem w katalogu, że jest krawędziowy, ale nie przywiązujcie się do tego, bo to Tak. może ulec Będzie zmianie. premiera, to się okaże. Nie przypuszczałem, ale te ekranowe rzeczywiście stają się coraz popularniejsze, w związku z tym możliwe, że rzeczywiście po prostu jest pod ekranem. Ale to nie są wszystkie Samsungi, które w mijającym tygodniu się pokazały. Mamy na przykład takiego Galaxy M14 w 4G. Premiera na To jeszcze szczęście nie nie u nas, widzę. premiera indyjska, ale jest szansa, że do nas też trafi do sprzedaży, bo to jest Tak. Samsung z modemem takim, który obsługuje wszystkie nasze częstotliwości 4G, w związku z tym może. Czy jest wart uwagi? A bo ja wiem, na Snapdragonie 680 go Proszę. zrobili. To jest pamięć, no nie bierzcie go z tą najniższą wersją RAM-u, dlatego że ma 4 giga i to jest absolutne minimum, nadal jeszcze funkcjonujące na dziś, jeszcze działa 4 giga RAM-u. Niedługo pewnie przestanie, ale jest również wersja z 6 giga, natomiast jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, jest 64 giga, ale jeżeli już, to 128, bo z tego 64 to wam dużo do własnego użytku nie No zostanie. tak, no i z minusów Android 13 jest. Co prawda są Tak. obiecane dwa update'y, czyli 14 i 15 będą, no ale tak, no Po czym trochę mogłoby być lepiej. I 4 lata wspierania poprawek. mnie cieszy to, że dali Full HD mimo wszystko. To jest 90-hercowym odświeżeniem. Się spodziewałem, że będzie HD po prostu ekranik. A tutaj Tak. jest Full HD, co się chwali Samsungowi. W tej cenie to jest po prostu nie najgorszy deal, powiem szczerze. Tak, I tak. tutaj. No. No i tutaj masz dwójki. Chciałeś dwójki, masz dwójki. Jest Tak, są 50 dwójki, nawet dwie. plus dwie dwójki, tak. Jedna do Tak. głębi, druga do makro. Bateria typowa, zgadliście 5000 mAh i ładowanie też pewnie się domyślacie, bo to Samsung 25-watowe. Tak, Także jest. szału nie robi. Tanie jest, tak. Tanio jest, bo w Indii, tylko w Indiach. No wiadomo, że tu jeszcze nasze podatki by doszły, no ale kosztuje tam 670-815 zł, zależnie od pamięci, czyli 815. Pewnie u nas by się skończyło na 3 dziewiątkach. No są ciekawsze telefony w tej cenie chyba. U nas co prawda nie Samsunga i bez takiej pewności co do wsparcia aktualizacjami, ale te tańsze marki wschodzące bez wymieniania, o jakich mowa. A nie, powiem wam, ale potem. To mają ciekawsze telefony za takie pieniądze, naprawdę. Bo Prawda. nie powiem wam o tym jednym telefonie, bo rzeczywiście warto się nim zainteresować ze względu na cenę, ale to na koniec, bo to już tylko polski rynek. Tak, no Męczmy tutaj Samsunga się dalej. płaci nadal za Samsunga. No, Samsung nadal każe sobie płacić za markę na telefonie po prostu. No, za markę i za to wsparcie trochę, wiesz, bo akurat w przypadku Samsunga, no co do wsparcia, jak obiecali na przykład dwa update'y, to wiemy, że one będą. Choćby się skały Ja stegowały, to myślałem, będą. że mówisz mówiąc o wsparciu, że mówisz o serwisie, bo tutaj zdania A są nie. podzielone, jak w A internecie tu różne.
Nie, no to wiecie, serwis jest chwalony tak długo, jak nam się jakieś urządzenie nie zepsuje i to nie tylko w przypadku Samsunga, ale w przypadku każdego urządzenia dowolnego, od kurczę mikrofalówki po samochód. Chwalimy serwis, póki z niego nie musimy korzystać. A musicie pamiętać, że producentowi zależy na serwisie na tyle, na ile jakby jest w stanie znieść narzekania konsumentów. To jest zwykle outsourcing. Samsung nie prowadzi własnego serwisu, podobnie jak większość innych producentów na polskim rynku, czy na innych rynkach nie prowadzą własnego serwisu. To jest zewnętrzna firma zatrudniana przez dużą firmę, przez producenta telefonów, która sprawuje się lepiej albo gorzej, bo ta firma też ma albo pracowników takich, którzy potrafią coś zrobić, albo takich, którzy nie potrafią nawet czegoś nie, zrobić. Nawet nie, którym się chce, albo którym się średnio chce. Tak, a do tego jeszcze mają od góry narzucane jakby pewne standardy napraw i odpowiadania na reklamacje. W związku z tym też nawet gdyby chcieli, bardzo wielu rzeczy nie mogą zrobić, ponieważ nie, bo nie, bo no musi się resztować po prostu. Jak zrobią, to firma będzie w plecy, bo zleceniodawca nie zapłaci, nie? No dokładnie. No dobra, jedźmy dalej, bo jeszcze jeden Samsung. Właściwie to bliźniaki, bo Galaxy F15 i Galaxy M15. W zależności od tego, na którym rynku smartfona zobaczycie, to będzie się nazywał albo F15, albo M15. I tutaj jest jedna rzecz też godna zauważenia, mianowicie ekran oczywiście Super AMOLED i to bardzo fajnie, ale bateryjka 6000 mAh. Chociaż niestety ciągle z 25-watowym ładowaniem, no ale zawsze rzadziej ładujemy 6000 niż 5000, tak. Ekran 90-hercowy, Full HD, 6,6 cala, no i tak jak powiedział Super AMOLED, więc zacnie. Ja się trochę się kurczę obawiam, patrząc na ten design, w każdym smartfonie właściwie niemalże identyczny. Obawiam się, że kurczę, być może zapatrzą się w Samsunga, tak jak zapatrzyli się niektórzy producenci, jeżeli chodzi o niedodawanie ładowarek do zestawu, tak zapatrzą się i stwierdzą, skoro ludzie to kupują, to właściwie to jest łatwe, dlatego że niemalże te same wzorniki stosuje się właściwie w maszynach, które wytwarzają. Ten sam układ prawie, że w środku, w zależności od niektórych podzespołów, bo co prawda chipy są mniej więcej standaryzowanej wielkości, ale no z kamerami może być troszeczkę inaczej, na przykład, albo z różnymi innymi rzeczami, ale globalnie to jest tłuczenie przez cały czas tego samego smartfona. Samsung osiągnął taki ideał, który my kiedyś mówiliśmy, że to jest fajny pomysł, mianowicie składanego smartfona, ale składanego od strony producenta, łatwo składanego i łatwo rozkładanego, tak? Czyli, że właściwie robimy jedną linię produkcyjną albo ileś tam tych linii produkcyjnych, ale właściwie wszędzie są wykonywane te same czynności. To upraszcza proces produkcyjny, przyspiesza proces produkcyjny, a natomiast na rynku konsument najwyraźniej i tak kupuje. W związku z tym... No tak, i marketingowo jest łatwiej, bo i drogi Samsung, i najtańszy wygląda tak samo z daleka. A skoro wygląda tak samo, to po co przepłacać? Ja się oczywiście uśmiecham, tak, bo jest różnica w bebechach, ale na zewnątrz wszystkie będą wyglądały tak samo. No, dokładnie. Chociaż nie do końca tak samo, bo na przykład właśnie te F15, M15 nie mają już tej wysepki, którą mamy w serii Galaxy A, czyli najwyraźniej ta wysepka na wysokości przycisku będzie wyróżnikiem tylko serii Galaxy A. Przynajmniej tak na to wygląda, no bo tutaj mamy klasyczne guziczki na boku, zwyczajne, proste. No tak, ja nie wiem, czy to są takie różnice, które rzucają się na głowę i mówią, ojej, masz oryginalnego smartfona. No proszę cię, jak? Co tu się rzuca? Tu się nic na głowie nie rzuca. Nie, to znaczy, jeżeli chodzi o pamięć, znowu trzeba uważać, bo jest wersja z 4 giga pamięci RAM, ale jest na szczęście również 6 giga. Jeżeli chodzi o pamięć flash, to jest zdaje się biedniutko, bo jest tylko wersja 128, a przynajmniej tylko taką ja znalazłem, także możliwe, że pojawi się również oczko wyższe, ale nie liczyłbym jakoś bardzo mocno. Z tyłu 50 megapikseli plus piątka bodajże, chyba do zdjęć szerokokątnych, chociaż Samsung nie uściśla, albo sprzedawca nie uściśla, bo nie pamiętam, powiem szczerze, skąd ja brałem specyfikację. Nie. I z przodu jest też 13 megapikseli, podobnie jak w tych smartfonach, o których już mówiliśmy dzisiaj. No i nieśmiertelna dwójeczka jest przez tył trzecia, ona jest do makro chyba. No bo muszą być trzy aparaty, tak, bo by tak, się, tak, jest, bo jest by się wzór rozjechał, o którym Jacek mówił, muszą być trzy, więc jak nie ma co wsadzić, to się wsadza dwójkę.
No i tak jak mówiłem, w dwóch wersjach, w zależności od tego, gdzie będziecie kupowali, albo gdzie będziecie go widzieli w sieci, to będzie albo w M15, albo to będzie F15. No u nas raczej M-ka generalnie w Europie, bo F-ka to jest no tam na Indie na pewno, nie wiem czy tam gdzieś okolicy. Zresztą w ogóle ta F-ka to się właśnie pokazała już na Flipkarcie, stąd mamy też ceny. Chociaż nie, cen jeszcze nie podali. A nie, podali ceny, dobrze, podali. Tylko wiecie, no to są ceny na Indie. Znowu mamy te nieszczęsne 4 GB RAM-u albo 6, czyli nadal też nie jakoś za bogato. I w Indiach to kosztuje tam 625 albo 720 parę złotych. Czyli znowu byśmy w Polsce mówili o okolicach tysiaczka, myślę. No ale ten już wygląda lepiej, M15, niż tamten, o którym wcześniej mówiliśmy. No bo i ekran lepszy, i bateria większa, i w zasadzie tyle. No. Ale Nie, zawsze coś no lepszego. jest ok, jak na taniego smartfona po prostu jest. To taniego nie do końca taniego może, znaczy tani nie do końca tani. Znaczy takiego smartfona, który leży jednak na niskiej półce, ale no nie jest aż tak tani jak inne smartfony, które tam leżą po prostu. O, albo po prostu oferuje troszeczkę mniej, no bardziej w tą stronę idzie. Mamy taką nowość, która też była wyczekiwana od tygodni już na różnych serwisach społecznościowych. Pojawiły się rendery mniej lub bardziej udane, mniej lub bardziej przypominające efekt końcowy, który pokazał producent. A mówię o Nothing Phone 2A. Diabli O, wiedzą, to dlaczego w nawiasie będzie to 2A, trzeba. ale jest w nawiasie. Dlaczego w nawiasie? Bo nie zawsze tak zapisywali. No, no i tyle. No i tu nie ma co kombinować. Słuchajcie, dla mnie krótko, to będzie przebój. Przynajmniej w Polsce, bo kosztuje 1450 zł. A zaraz wam powiemy, co ma ten telefon. No serio, to ja bez przekąsu to mówię, bo no, w tym segmencie cenowym to naprawdę bardzo solidna propozycja, aczkolwiek też trochę na film popłynął, bo zaoferowali trzy wersje kolorystyczne, z czego dwie są białe. Jedna mniej biała, druga bardziej biała. Na pewno Jedna was się nazywa będą biała, pytali w druga mleczna. towarzystwie. Na pewno was będą pytali w towarzystwie, co to jest za smartfon, albo od razu będą rozpoznawali, jeżeli trochę się znają na rynku. O, na tym fona ma. Tak, nic foni, nic foni. Nic fona, nic fona ma. Tu nie ma nic do dodania, tak? W każdym razie jest to trochę tańszy model niż Nothing do tej pory oferował, jak zresztą widzicie po cenie. Trochę okrojony. Zostawili te charakterystyczne tylne plecki, ale dali mu oczy. Obiektyw faktycznie nawiązuje do oczu, zresztą tak mniej więcej promocja polegała, tam coś o nowym spojrzeniu pitulili. W każdym razie wygląda tak, takie fajne dwie patrzałki. I wokół tego jest cały czas ten, wokół aparatu jest cały czas ten interfejs glif, czyli to podświetlenie na tylnej ściance. No i te wzory tam mające imitować jakieś bebechy telefonu, no ale to już mniejsze o to. Wygląda to fajnie. Zawsze mi się to podobało od pierwszego Nothinga. Drugi podobał mi się trochę mniej, by miał te plecy wypukłe i takie bardziej odczuciu plastikowe, chociaż niby były szklane. Tu jeszcze nie wiem, bo jeszcze do mnie nie dojechał, więc trudno powiedzieć, jakie będą odczucia, że tak powiem, strzymania. Natomiast pod względem designu to się naprawdę mocno broni. Interfejs oczywiście też ma taki dedykowany, nothingowy, trochę minimalistyczny, taki bez kolorów, Ja zasadę powiem szczerze, że mnie sprowadzoną. on się kompletnie nie podoba. To znaczy on jest Może się ruch. podobać. Może. Nie No, musi. znaczy nie przeczę oczywiście, że się może. Ja po prostu mówię, moje Tak. zdanie jest takie, że nie. Ja co prawda lubię proste interfejsy, ale tutaj gdzieś ten minimalizm po Jest prostu jest zbyt trochę za dalece minimalistyczny. chyba też. Znaczy, oni go sprowadzili w zasadzie do trzech kolorów: szarego, czerwonego i białego. Przepraszam, ktoś mi dzwoni do drzwi, no muszę odejść na chwilę. Sądź. No cóż, jak ci Sądź. dzwoni, to ci dzwoni, nic nie poradzę. Ja mogę sobie pogadać dalej o Nothing Phone, to nie jest żaden problem. Jest, słuchajcie, tak, że ma najnowszego Androida, wrzucili tam 14. Wrzucili Dimensity 7200, ale to jest taki procesor, jest z lekką modyfikacją, on jest z tym przyrostkiem Pro. W związku z tym trochę inny chip. Jest AMOLEDowy wyświetlacz 6,7. 1300 nitów tej jasności szczytowej. Umówmy się, że na co dzień tego nie będziecie mieli, to po prostu w wyjątkowych zupełnie okolicznościach i w piku. Miejscowo tak może urosnąć. 5 milionów do jednego, jeżeli chodzi o kontrast. DCP IP3 100%, także wyświetlacz jest
Całkiem fajny, ma rozdzielczość Full HD i Corning Gorilla Glass 5 po to, żeby chronić go przed jakimiś przed zarysowaniami. 120, jeżeli chodzi o herców, jeżeli chodzi o odświeżanie, 240, jeżeli chodzi o częstotliwość próbkowania dotyku. Także jest też nie najgorzej, nie jakby najlepiej, ale jest całkiem ok. 128 albo 256 pamięci użytkownika, 8 albo 12 giga pamięci RAM. Tutaj można brać albo jedną, albo drugą wersję. Wiadomo, że im więcej RAMu, tym lepiej. IP154, jeśli chodzi o ochronę przed kurzem, wodą, pyłami i tak dalej. No i z aparatami nie jest najgorzej, dlatego że z tyłu są dwie pięćdziesiątki, jedna taka standardowa, druga do zdjęć szerokokątnych. Natomiast z przodu do selfie mamy 32 megapiksele i to też nie jest najgorzej. No, warto dodać, że główny aparat ma optyczną stabilizację jeszcze. Tak, optyczną stabilizację. To jest też fajne. Też się na i jeszcze to, co właśnie też poruszaliśmy przy Samsungu. 3 duże update'y producent obiecuje i 4-letnie wsparcie poprawkami. No i oby dotrzymał. Wiesz, moje doświadczenia z wcześniejszymi nothingami wskazują, że raczej trzymają się obietnic. Czasem jakiś fail pójdzie z tym update'em i poprawiają, ale generalnie jak obiecują update, to update'y są na przykład jedynka. To znaczy, w przeciwieństwie do Samsunga tutaj nie ma przeszkód formalnych. To znaczy tutaj nie straszne i nie jest na przykład, nie wiem, zaostrzenie rygorów Google dotyczących nowych systemów, tak? Dlatego że Google przy każdym nowym systemie dyktuje sobie warunki techniczne, w jakich ten system powinien funkcjonować. I w zależności od tych warunków, no przede wszystkim nie ukrywajmy od pamięci. Ten system albo może być zainstalowany w wersji podstawowej, albo musi być zainstalowany w wersji Go. Tutaj nie ma takich przeszkód, bo o ile w Samsungach mieliśmy tam 6 giga RAMu, tutaj mamy 8, 12. To pozwala na to, żeby sobie te perspektywy update'ów wydłużyć po prostu na dwa kolejne wersje systemu. Tak, mała przerwa, bo tu kolega z TikToka, Łukasz, pyta, co sądzimy o wirtualnych ramach i czy dobrze z nich korzystać. Wiesz co, trochę może bajer, na pewno nie zaszkodzi, może tak. Wiele myślę, że to nie daje, natomiast szkodzić nie szkodzi, tyle że musisz pamiętać, że pamięć wewnętrzna w telefonie jest zwykle wolniejsza niż RAM ten właściwy, ten prawdziwy. Tak? Także... Nie zgadzam się, że nie szkodzi, dlatego że jeżeli korzystasz z aplikacji, które wykorzystują czy potrzebują RAMu szybkiego, to tutaj się to w żaden sposób nie sprawdzi. Możesz nie zauważyć, ale możesz również zauważyć podczas codziennego korzystania. Jest troszeczkę tak, że ten RAM wirtualny no niestety pracuje troszeczkę wolniej niż ten RAM, który masz wbudowany. Jeżeli dużo grasz, masz zauważyć zaciachy. Jeżeli w niektórych markach to sprawia problemy, nawet jeżeli chodzi o interfejs użytkownika. Także jedyna rada, jaką mam, czy to jest dobre, czy to jest złe? Nie, jest dobre albo złe w zależności od okoliczności. Jeżeli potrzebujesz dużo RAMu do aplikacji, które nie wykorzystują tego RAMu, jakby w sposób bardzo dynamiczny i dużo nie potrzebują, to nie ma tutaj problemu. Jeżeli natomiast wykorzystujesz tam, gdzie ta duża wydajność jest potrzebna i duża prędkość wymiany danych pomiędzy jakby interfejsem smartfona a pamięcią jest potrzebna, to możesz zauważyć lagi, to w każdej aplikacji praktycznie, łącznie z głównym interfejsem, łącznie z nakładką na smartfona, z nakładką na Androida. Sprawdź, praktycznie to zobacz. Wyłącz pamięć, zobacz, otwórz sobie te aplikacje, których używasz, czy gry, których używasz, zobacz jak działa, włącz pamięć wirtualną, przetestuj jeszcze raz i wtedy będziesz wiedział, dla ciebie działa, czy dla ciebie nie działa. Natomiast nie bardzo można ogólnie powiedzieć, że to na pewno jest fajne, albo że to na pewno jest niefajne, w zależności od tego, jak się z tego korzysta. Jest albo przydatne, albo kompletnie nieprzydatne. No tu dopytujesz, czy przy obróbce zdjęć czy filmów, wiesz co, przy filmach to raczej niekoniecznie. Nie. To znaczy mówię, najlepszym pomysłem jest sprawdzenie tego w praktyce, czyli zobaczenie, jak to działa z włączonym i wyłączonym wirtualnym RAMem. Globalnie jestem przeciwnikiem wirtualnego RAMu, dlatego że to jest głównie chwyt marketingowy.
W dzisiejszych warunkach, przy dzisiejszych aplikacjach, które potrzebują RAM-u, to naprawdę nie działa tak, jak założył producent aplikacji. Także obawiam się, że on może raczej nie być pomocny, ale mówię, sprawdź, zobacz, przetestuj. Możliwe, że na przykład wydłuży ci się na czas renderowania filmu i to nie jest jakoś bardzo straszne, tak? Bo przy mniejszym RAM-ie może się w ogóle na przykład nie renderować, w zależności od tego, w czym to obrabiasz. Ja bym powiedział tak, ja zawsze robię dwie próby, takie już syntetyczne, benchmarkiem, tak? Z włączonym wirtualnym RAM-em i z wyłączonym. I tam różnice są w zasadzie niemierzalne, bo to benchmark nawet jak dwa razy puścisz na tym samym telefonie, to tam na tych końcowych cyferkach zawsze jakaś różnica wychodzi, ale to są tak no, minimalne różnice. No. Znaczy, także moja rada jest taka, nie kierujcie się benchmarkami, jeżeli chcecie przetestować wirtualny RAM, sprawdźcie w praktyce z aplikacjami, których używacie. A może się włączony RAM, wirtualny, wyłączony RAM wirtualny z aplikacją, której najczęściej używam, która jest zasobożerna i wtedy zobaczycie, co się dzieje ze smartfonem i zobaczycie, czy warto tego używać, czy nie po prostu. No, poza Nothingiem mamy jeszcze co się różne, mianowicie Realme pokazało dwa telefoniki, Realme 12 i 12 plus 5G. I cóż, no one są, nie wiem czy fajne tak naprawdę, no. Nie wiem. Są, wyglądają ciekawie, bo mają podobnie jak modele Pro taką charakterystyczną oprawkę okrągłą aparatu fotograficznego, no na pewno wyglądają na droższe niż rzeczywiście są, bo design jest fajny, może się podobać jednym, innym się nie podobać, no ale i kolory są niebrzydkie, na pewno nie są nudne te kolory i na pewno ten design nie jest nudny. Z rzeczy zabawnych, słuchajcie, od jakiegoś czasu już Realme naśladuje Apple w kwestii dynamicznej wyspy, która akurat w tych telefonach jest taka średnio sensowna, bo niczego nie maskuje, bo o ile w Apple no maskuje te szerokie dwa wycięcia duże na aparat fotograficzny z przodu wyświetlaczu, o tyle w Realme, no po co, jest tylko pojedyncza kropka na aparat, a mimo to się pojawia to imitacja dynamicznej wyspy, no i było mało, więc jeszcze w modelu Realme 12 5G wprowadzono Dynamic Button, czyli no mniej więcej prawie, że to samo, co ma Apple, tylko że nie jest to osobny przycisk, a zintegrowane z łącznikiem. No po prostu chodzi o to, że możemy do klawisza łącznika dopisać jakieś nowe działania, czyli na przykład jak sobie go ciapniemy dwa razy, to włączy nam latarkę, czy tam aparat fotograficzny, czy jakąś wybraną przez nas aplikację, dajmy na to. No mówię, mniej więcej to, co dynamiczny klawisz w Apple, tylko że tutaj jest we włączniku, no i wydaje mi się, że będzie zabawnie, bo włącznik już w tym momencie ma trzy funkcje, szczytnikiem linii papilarnych, dynamicznym przyciskiem, no i po prostu włącznikiem, tak? No, nie wiem, sam jestem ciekaw, jak to będzie w praktyce się spisywało. A telefon, no cóż, ekran LCD 672 cala, Full HD 120 Hz, normalka. Ósemeczka do selfie, z tyłu 108 megapikseli i dwójeczka do rozmywania tła. A żeby ramka nie wyglądała biednie, to tam jeszcze wstawili diodę LED i atrapę. Bateria nie najgorsza, 5045-watowym, nie najgorszym ładowaniem. I czego wam jeszcze nie powiedziałem? O procesorze, no tak, Dimensity 6100 i mamy na ten moment wersję pamięci 628-828, to jest w Indiach, oczywiście póki co. Kosztuje też tak nieco poniżej 900 zł na nasze. Z rzeczy fajnych ma IP54, głośniki stereo i mini jacka. No i oczywiście wirtualny RAM też ma. 12 z plusem, Realme 12 plus jest trochę ciekawszy. Ma Dimensity 7050, ekran już AMOLEDowy 6,7 cala, ale ciągle Full HD i ciągle ze 120 Hz odświeżaniem. I tu już czytnik linii papilarnych schowano pod ekranem, natomiast nie ma dynamicznego przycisku, jest zwykły włącznik. Też trochę dziwnie. 16 jest do selfie zamiast 8, natomiast z tyłu dano tą matrycę Sony LIT 600, którą pewnie teraz będziemy w wielu telefonach widzieli, 50-megową, ale z optyczną stabilizacją obrazu, co jest fajne. No i znowu wypełnić trzeba czymś ramkę, więc wstawili typową 8 do szerokiego kąta i 2 do makro. No i coś, zaślepkę znowu, a diodkę przenieśli pomiędzy obiektywy.
Bateria też 5000, ale już z 67-watowym ładowaniem. No i ceny trochę wyższe, bo tak w okolicach 1100 na nasze wychodzi, przeliczając bezpośrednio z indyjskich rupii. Także do ceny się nie przywiązujcie. Jak chcecie mniej więcej, to starym zwyczajem dorzućcie sobie nasz VAT plus jakąś słówę do zaokrąglenia mniej więcej. No i wyjdzie jakieś półtora klocka pewnie. No. Nie rozumiem ani polityki w Realme, które zakłada tą wyspę. Ja podejrzewam, że to jest na takiej zasadzie, przepraszam, nie chciałem urazić w żaden sposób użytkowników Apple'a, nie mam nic ani do Apple'a, ani do użytkowników, broń Boże. Natomiast tutaj chyba Realme wyszło z założenia, że miliony much nie mogą się mylić. Skoro Apple się nadal sprzedaje z pływającą wyspą, to zróbmy tutaj, gdzie tej wyspy kompletnie nie potrzeba. Nonsens na rysorach po prostu. Wybaczcie, ale nonsens na rysorach. Chyba, że niektórzy lubią akurat wyświetlanie tych wiadomości, które i tak są wyświetlane na ekranie, albo i tak sobie można wyświetlać w tym jednym konkretnym miejscu na aparacie. Jak ktoś tam potrzebuje, to rzeczywiście to jest przydatne bardzo. Niezwykle. No ci powiem, że w HyperOSie od Xiaomi zrobi coś podobnego, ale wygląda lepiej, bo tam po prostu zjeżdża taka ciemniejsza beleczka od góry ekranu właśnie do wysokości aparatu. I tyle. Nie tam jakaś wysepka czy coś, tylko po prostu od góry wyjeżdża powiadomionko, pokazuje się tam na przykład, że bateria się ładuje i się chowa. I też druga, można, a robi to samo, a nie naśladuje bezmyślnie Apple'a. No. I druga polityka, którą nie do końca rozumiem, to jest wypuszczenie smartfonów w parach, lepszy, gorszy, które na pierwszy rzut oka, gdzie tych różnic użytkownik na pierwszy rzut oka nie widzi. I tutaj zobaczcie, że ten niższy model ma większy wyświetlacz troszeczkę, bo Adaś powiedział, co prawda 6,7, ale ten niższy model ma 6,72, a ten wyższy ma 6,67. I to w przypadku cali robi różnicę. Te smartfony są najwyraźniej różnej wielkości. Podobnie jest z aparatami fotograficznymi. Zwróćcie uwagę, że słabszy ma 108 megapikseli. Cyferki działają. Natomiast mocniejszy ma 50. Co kogo interesuje, że tam jest jakaś cudmiot matryca Sony? Tym bardziej, że ona nie do końca jest taka cudmiot. Niemniej, jest to też dosyć dziwna polityka. Z jednej strony być może jest to taka próba optymalizacji jakby potrzeb konsumenckich, że o, ja kupuję z plusem, to jest lepszy, ale ktoś kupuje ten niższy, który w nazwie co prawda plusa nie ma, ale ja mam lepszy aparat i mam większy wyświetlacz. Nie wiem, czy to o to chodzi. Nie wiem, czy to chodzi o urawniłowkę w obrębie jednej serii smartfonów po prostu, czy jednej rodziny smartfonów, no to, czy też o coś też innego, ale jest to polityka według mnie dosyć dziwna, tym bardziej, że wprowadza taki bałagan marketingowy, tak? Właściwie nie wiadomo, jak te smartfony sprzedawać, jak sprzedawać jeden, jak sprzedawać drugi. Ten ma plus, ale ma gorszy aparat, znaczy, przepraszam, mówię, gorszy aparat, tak? Ten ma plus, ale ma mniejszy wyświetlacz od tego, co plusa nie ma. No ludzie, kurczę. Cyferki działają, ja się z tym zgadzam, na ludzi cyferki działają. Jak działa takie zróżnicowanie modeli pomimo dziwnych różnic w specyfikacji, nie mam pojęcia. No ale cóż, to marketingowcy na szczęście się będą musieli od Realme na pewno. Oni wiedzą, no słuchaj, skoro to robią, to znaczy, że jakiś sens ma to. Mamy kolejne pytanie z TikToka. Nie. No. No czekaj, zajmijmy się najpierw pytaniem, a później wrócę do tego, że oni wiedzą. Dobra, pytanie jest, co lepsze, E40 czy E40 Neo? Wiesz co, ja bym brał E40 tą główną, aczkolwiek Neo też jest niezłe. Powiem ci tak, zastanów się, czego oczekujesz od smartfona i skorzystaj u nas z porównywarki specyfikacji na MGSM-ie. To może ci, wiesz co, coś podpowie, bo oczywiście wiadomo, każdy ma różne potrzeby, no i cena też ma znaczenie, tak? No, Neo jest tańsza, a może się okazać, że w zupełności ci wystarczy, bo na przykład to, co więcej oferuje 40, to wcale dla ciebie nie ma znaczenia. Zrób sobie takie porównanie specyfikacji i patrz pod kątem tego, co jest dla ciebie ważne. Jeżeli na przykład interesuje cię wyłącznie bateria, no to patrz, który ma większą baterię i szybciej się ładuje. No, w ten sposób sobie podziałaj. Ja ci udzielę jeszcze jednej rady, nie wiem, czy chcianej, czy niechcianej, ale mniej wygodnej na pewno. Poza sprawdzeniem specyfikacji u nas na przykład w porównywarce, przejdź się do sklepu, przejdź się do elektromarketu, który ma i jeden, i drugi model, weź się do ręki, zobacz, jak działają, zobacz, czy ci się podoba interfejs.
teoretycznie w obu taki sam, ale może się okaże, że lepiej jeden ci lepiej leży w ręce, drugi ci gorzej leży w ręce, że jeden ma coś, drugi nie ma czegoś, do czego jesteś przyzwyczajony. Idź i zajrzyj, obejrzyj go organoleptycznie i wtedy z wiedzą na temat specyfikacji i na temat tego, który ci się bardziej podoba w ręce, będziesz wiedział, co ewentualnie wybrać. Tak, i jeszcze jedna rada, nie słuchaj sprzedawcy. Kieruj się własnym rozumem, bo sprzedawca to ci będzie wciskał to, od czego ma wyższą prowizję. A wracając do tego, co marketingowcy wiedzą lepiej, a czego nie wiedzą lepiej. Marketingowcy na pewno wiedzą, znają lepiej wyniki sprzedaży różnych smartfonów i różnych rozwiązań. Natomiast w momencie, kiedy nie mają możliwości jakby równoległego sprawdzenia, co by było, gdyby jednak zróżnicować te smartfony na etapie sprzedaży i dać im jednak specyfikację w cyferkach różnicującą je bardzo mocno, mogłoby się okazać zupełnie inaczej. Także z tymi marketingowcami, którzy wiedzą, ja byłbym raczej ostrożny. Marketingowcy macają rynek. Marketingowcy próbują, mogą sobie pozwolić na pewną liczbę porażek po prostu, mniejszych lub większych. I podejrzewam, że ten rynek w tej zasadzie funkcjonuje. No. Tak jest z ustalaniem ceny, tak jest z ustalaniem specyfikacji, tak jest z nowymi designami i wszystkim innym, że to wszystko jest sukces albo porażka w zależności od tego, no, jak się to nazwie. I tyle na zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o porażki, jedynymi porażkami są smartfony, które wychodzą z technicznymi wadami, ewidentnymi technicznymi wadami. I to są porażki. Natomiast ustalenie ceny, brzydszy albo ładniejszy design, naprawdę wszystko można nazwać dowolnym słowem dzisiaj. To słowo będzie funkcjonowało po prostu w przekazie medialnym. Tyle. Tak. Także z tą wiedzą to ja bym nie przesadzał, że oni wiedzą lepiej. No dobra, to wróćmy jeszcze na chwilę do Indii. Trochę egzotyki teraz będzie. Tą egzotyką jest Lava Blaze Curve, czyli no, telefon flagowy jak na tą markę, no bo marka Lava to bitanieszkę głównie w Indiach sprzedają, tam gdzieś jeszcze w Afryce. No też w sumie ten smartfon wyszedł im tak nawet. Trochę układem aparatów przypomina. Śliczny, zawijany ekranik ma na boki. Tak. No dlatego się tak nazywa i tył też ma zawijany na boki, dlatego jest Curve. AMOLED to jest oczywiście skoro zawijany, 6,67 cala Full HD ze 120-hercowym odświeżaniem, jasnością 800 nitów i otworkiem na 32-megowy aparat do selfie. Także nie najgorzej. Z tyłu 64 megapiksele, 8 do szerokiego kąta i 2 do makro. W roli procesora Dimensity 7050, 8 giga RAM DDR5 i UFS 3.1 128 albo 256 i na koniec bateria 5000 z 33-watowym ładowaniem. Są jeszcze głośniki stereo, jest nadajnik podczerwieni, ale niestety jest Android 13, tyle że z czystym interfejsem i obietnicą dwóch dużych update'ów, no ale w przypadku Lawy, no tak, no, powiedzmy, że renoma producenta jeszcze jakoś chyba do mnie nie przemawia póki co. Natomiast od taka ciekawostka przyrodnicza z Indii, próbuję się doszukać, ile to kosztuje, ale widzę, że jeszcze chyba nie podali cen. No, jeszcze ceny nie ma, ale na pewno to nie będzie drogie, to możecie być pewni, także na spokojnie. No, taka ciekawostka przyrodnicza. Nic wielkiego, ale jak na Lawę, to jest to jakiś tam krok naprzód, wydaje mi się, biorąc pod uwagę na to, co wcześniej produkowali, tak? Przecież na rynku indyjskim się spodoba ludziom, dlatego że niewiele jest takich natywnych smartfonów. Lawa się chwali tym, że no po pierwsze jest to produkt krajowy w Indiach, w związku z tym ma na dzień dobry troszeczkę wyższe notowania. A dwa, że bardzo często ci hinduscy producenci chwalą się tym, że smartfony chińskie czy z chińskich częściach są również składane w Indiach i to dotyczy innych marek, bo Lava jest marką no, natywną indyjską, także to nie jest marka chińska, trochę tak jak u nas jest, nie wiem, z MPTechem czy z Maxcomem, tak, że to, czy nie wiem, z Krugermacem, że to są marki krajowe. Mimo tego, że te smartfony bardzo często są składane w Chinach, ale pilnujemy, jak one tam są składane, tak, w związku z tym. W przypadku Lawy to jest marka indyjska i to też są smartfony chińskie tak naprawdę, tylko że wyjątkowe, tak, to nie są takie smartfony, które można sobie na każdym rynku kupić,
Bo o ile jak weźmiecie MPTH czy Krugermaca, to się okaże, że no cóż, no może mieć swoich bliźniaków, którzy się nazywają zupełnie inaczej na innych rynkach, a tyle w przypadku Lawy to są smartfony dedykowane na rynek indyjski. U chińskiego jakiegoś sprzedawcy ich nie znajdziecie, możecie podróbkę ewentualnie znaleźć. No już to. Tak. A propos... Smartfon wygląda atrakcyjnie, w związku z tym będzie prawdopodobnie na indyjskim rynku popularny. Tak, a propos Chin, słuchajcie, wygrzebałem taką ciekawostkę przyrodniczą. Po prostu wczoraj to się uśmiałem z tego telefonu, ale jednocześnie, no mówię, tak napisałem i powtórzę to, brakuje chyba tylko wodotrysku. Mówię o modelu UniHertz 8849 Tank 3 Pro. Nie wiem, po co te cyferki po środku dali, bo ja bym go nazwał po prostu Tank 3 Pro. Albo tak jak w chińskim sklepie, jak tłumaczę na polski, to wiesz, to się nazywa zbiornik. To jest, zdaje się, dodatkowa marka. To jest marka 8849 i ma dopisek na stronach producenta Made by UniHertz. W związku z tym to jest rzecz, która, to jest chyba drugi smartfon albo trzeci, który wychodzi w ten sposób. No i cóż, no ja muszę uwzględniać na przykład w katalogu na MGSM-ie te cyferki, no bo one są po prostu niezbędne. Tak, natomiast tak jakbyście szukali w sklepie, to wystarczy Tank 3 Pro. A czy będziecie szukać? Słuchajcie, no zaczniemy od nudy, tak? Dimensity 8200, ekran 6,79 cala, Full HD 120 Hz, Android 13, czyli troszeczkę kiszka, ale już 16 albo 18 giga RAM-u, szkoda, że nie powiedzieli jakiego. 512 flesza, do tego wirtualny RAM 18 giga aż i miejsce na microSD do 2 tera. I tu powiedzmy, że na razie dotąd jest w miarę zwyczajnie, no taka średnia specyfikacja, nie? Ten RAM to są prawdopodobnie DDR4. No prawdopodobnie, ale to nie wiadomo. Dalej jest zabawnie już, bo mamy aparaty fotograficzne. 50 megapikseli z przodu, 200 z tyłu w roli głównego, do tego 50 szerokokątna i 64 megapiksele noktowizja, czyli ten aparat nocny robiący czarno-białe zdjęcia w całkowitej ciemności. Oczywiście wiadomo, obudowa pancerna, IP68 jest, ale jest IP68, ale jest też na pokładzie wentylatorek. Czy jednak można pogodzić i wentylator, i jakąś tam wodoszczelność? Ciekawe, jak to w praktyce wygląda. Ten wentylator jest po to, żeby chłodzić projekt. No właśnie, i teraz dojeżdżamy do sedna. Ten telefon ma projektor wbudowany. 100 bodajże lumenów, dobrze patrzę, tak, 100 lumenów. Także wielkiego światła to nie daje, no ale jest projektor w telefonie, można sobie na biwaku film wyświetlić. Masz, Adaś, masz pytanie, co pijesz? Dlaczego? Nie wiem, a ty co? Nie, ja nic nie piję, ale masz nie, pytanie kolegę na TikToku, pytam, co piję. No ja piję wodę, jak widzisz. Wracając do telefonu, z rzeczy zabawnych ma jeszcze lampę biwakową, czyli taki typowo biwakowy telefon ma takiego dużego LED-a na plecach, który w dodatku może jeszcze świecić na czerwono i niebiesko. No to już nie wiem po co, ale na biało też świeci. I dalej mamy jeszcze ciekawiej, bo bateria ma pojemność podawaną przez producenta, podkreślmy to, 23 800 mAh i ładuje się z mocą 120 W. No i to ma przełożenie na wymiary telefonu, bo ma prawie 3 cm grubości ten telefonik i waży prawie 700 gramów, 696 dokładnie. No. Także jest to bardzo ciekawe urządzenie, które w dodatku jest też bardzo drogim urządzeniem, bo kosztuje ponad 6 tysięcy na nasze. Jeżeli nie chcecie takich dużych pieniędzy wydawać, tylko chcecie troszeczkę taniej kupić tego smartfona, a nie jest wam do niczego potrzebny projektor, to możecie kupić Tanka 3 bez Pro. On ma tam dalmierz laserowy z kolei zamiast tego projektora, w związku z tym będzie troszeczkę tańszy. Natomiast czy warto, dalibóg? Popytajcie tych, którzy kupili i się ucieszyli albo zasmucili bardzo po prostu. Tak, dokładnie. Jak ktoś ma telefon UniHertza, to nawet niech napisze, bo ja powiem szczerze, nie miałem do czynienia na dłużej z tą marką. W zasadzie spotykam się z nimi tylko na targach i tam macam. Natomiast jak ktoś kupił taki telefon z Chin marki UniHertz, bo produkują też takie ciekawe, kompaktowe pancerniaki, jak ktoś ma i używa, to bardzo prosimy, niech się podzieli w komentarzach, bo zawsze to będzie jakaś wartość dla reszty widzów. Będzie jakaś tam opinia, tak? Dobry, niedobry. Opłaca się, nie opłaca, warto, nie warto.
Przy czym są, mnie szkoda troszeczkę, że my nie mamy mocy przerobowych, żeby coś takiego prowadzić, natomiast są zarówno fora tematyczne, nie wiem, nawet w sieciach społecznościowych znajdziecie, fora tematyczne użytkowników chińskich smartfonów i warto tam zaglądać, dlatego że oni się dzielą po prostu bezpośrednio uwagami na temat tego, co zakupili w Chinach, gdzie zakupili i czy ewentualnie warto, tak? My możemy powiedzieć tylko tyle, że smartfon istnieje, możemy tylko powiedzieć, że wzięliśmy to na targach do ręki i okazuje się, że ta funkcjonalność, która miała sprzedawać tego smartfona, to jest do niczego. Tak było ostatnio, nie wiem, czy pamiętacie, w przypadku takiego muzycznego smartfonika, to było TCL, zdaje się, tak? Nie, głośnikiem ZT. Zewnętrznym, a ZT, ZT. Tak, ZT. O jest. Nubia Music, tak? Nubia tak, Music. Tak, o matko, kolorowy, prosto, cudowny, z zewnętrznym, silnym głośnikiem. Dla melomanów. Także, no. Także warto na pewno przede wszystkim znaleźć ludzi, którzy takie smartfony posiadają, którzy takie smartfony kupili w Chinach i chcą się podzielić uwagami na ich temat. Zawsze można ewentualnie spytać, jeżeli to jest forum tematyczne, co kto, albo dopytać o konkretne rzeczy. Tutaj pamiętajcie, że kupujecie troszeczkę kota w worku, jeżeli się byście na coś takiego decydowali. Raz, że trzeba wiedzieć, że rzeczywiście takiego smartfona się potrzebuje, bo uwierzcie, nie chcecie cegły nosić w kieszeni, a to jest ewidentnie cegła, jeżeli jej nie potrzebujecie oczywiście. To nawet na biwak może być słabe, no bo jednak jak na biwak idziemy, to dołożyć 700 gramów do plecaka albo nie dokładać, no to też jakieś tam znaczenie do może tego mieć. IP68 podchodziłbym jednak z pewną ostrożnością, dlatego że wentylator, który ma jakiekolwiek odprowadzenie na zewnątrz, niby jest ok, bo to jest ciśnienie wewnętrzne smartfona, nie wciąga powietrza, tylko ale którędyś to powietrze musi wciągać. Ja podejrzewam, że to jest na takiej zasadzie, że no, może jest taka odporność, jeżeli projektor nie jest uruchomiony, tak? Bo no kto pod wodą ogląda filmy z drugiej strony? A propos, zdjęcia podwodne też robi ten telefon i tak jak Jacek podchodzi z rezerwą do tego wentylatora i szczelności, to ja bym jeszcze też podszedł do pojemności akumulatora, bo co prawda waga jest, rozmiary są, ale to niekoniecznie musi się przełożyć na faktyczną pojemność i możliwości baterii. No, ale na pewno... Coś tam większego jest niż standardowo, to możecie być pewni, no bo ta masa myślę, że się nie wzięła z kosmosu. Raczej ciężarka łowianego tam nie wstawili, chociaż no cóż. Jeszcze odnosząc się do opinii na temat tej akurat marki, czy Uniherca, wiecie co, oni mają dosyć prężną grupę taką fanowską użytkowników na fejsie, to sobie możecie wyszukać. No, i tam rzeczywiście sporo informacji na temat telefonów właśnie tej marki możecie znaleźć. I bynajmniej nie reklamuję, tylko po prostu podpowiadam, bo a już ktoś jest zainteresowany, a tak jak powiedziałem, sami wam o tej marce wiele powiedzieć póki co nie możemy, tak? Zwróćcie uwagę również, że nie ma ten smartfon odporności na upadek. Ze względu na to, że no są tam drobne mechaniczne części, jest chociażby ten wentylator, jest ten projektor, nie wiem, tak albo inaczej mocowany. Nie ma odporności na upadek, bo najwyraźniej no nie ma, tak? Tyle. Znaczy się nie ma. Nie ma military standardów. Nie ma certyfikatu. No tak. Tak. No, tak. A myślę, ale że jak, gdyby miał, to by go podawali, bo jest to zawsze coś, czym można się podawać. Na 100% tak? By go podali, gdybym miał. Także no tak mi się wydaje. Na infografikach niestety nie widać, także nie ma. I to w zasadzie chyba tyle, jeżeli chodzi o smartfony. No prawie, bo jeszcze, ale to zostawiam na sam koniec. No to dawaj, to już jest sam koniec. Dobrze, urządzenia. No dobra, to słuchajcie, była mowa coś o smartfonach w okolicach 1000 zł i ja mówiłem, że tam te Samsungi to takie mało ciekawe, jeżeli chodzi o specyfikacje przy tej cenie. No tak, słuchajcie, bo na przykład mamy młodą markę na naszym rynku, młodą, Tecno. Wprowadzili na nasz rynek ostatnio, bo tak naprawdę był zapowiedziany już miesiąc temu, ale teraz dopiero ruszyła sprzedaż, Tecno Spark 20 Pro Plus, czyli jak wskazuje nazwa, topowy model serii. No i teraz słuchajcie. Do 24 marca smartfon jest sprzedawany za 999, jeszcze dokładają warte podobno 200 słuchawki bezprzewodowe. A teraz tak, za tego tysiaka smartfon oferuje AMOLEDowy ekran,
6,78 cala Full HD ze 120 Hz odświeżeniem 10-bitowym kolorem, jasnością do 1000 nitów. 108-megapikselowy aparat z trzykrotnym zoomem matrycowym. No, zoom to bym tam czniał, ale generalnie no aparat, powiedzmy, że jakieś zdjęcia zrobi. Helio G99, 8 plus 256 pamięci, świeży dosyć Android 14, NFC, radio FM, głośniki stereo i szczelność IP53. I co ode mnie? Jeżeli dajecie kredyt zaufania marce Tecno, tu ja bym nie szarżował, bo jeszcze nie testowałem żadnego smartfonu Tecno i ciężko mi się wypowiadać. W ręku mi się nie rozpadł, jak byłem na premierze. No to i wygląda dobrze. No, wygląda, jest normalnie zmontowany, nic nie odstaje, nic nie trzeszczy, nic się nie gnie, więc luz. Oczywiście nie namawiam do zakupu, ale jakbyście chcieli dać kredyt marce Tecno, to kupcie ten telefon teraz, póki jest w promocji, bo rzeczywiście ma to sens, bo jeszcze ewentualnie za stówę od biedy te słuchawki opylicie, czyli telefon was będzie 800 kosztował. No to może coś takiego tutaj wyjść. Kurczę, no chciałbym to przetestować, mam nadzieję, że mi się uda w końcu dogadać z Tecno, żeby coś wypożyczyli na testy. Nie wiem, powiem szczerze, jak to wyjdzie z czasem i z tymi testami, bo sam jestem ciekaw, czy rzeczywiście ten 1000 za taki telefon o takiej specyfikacji, wiecie, gdzie jest haczyk, nie? Bo cena jest rzeczywiście dobra. No wiadomo, renoma producenta jest inna niż w przypadku Samsunga. Nie wiadomo, jak z update'ami. Strasznie jestem ciekaw tego telefonu, po prostu wam sygnalizuję, że jak chcecie coś do niego, co ma dobrą specyfikację, no to jest taka promka teraz. No to nie wiem, może idźcie do sklepu, weźcie to w rękę i zobaczcie sami, wiecie? Ja myślę, że haczyki zawsze wychodzą w praniu, w związku z tym po pierwszym praniu okaże się, gdzie ten haczyk był. Otóż to, no gdzieś haczyk musi być, bo to nie ma bata. No, wiecie, haczykiem może być też to, że Tecno zaczyna swoją przygodę w Polsce i może po prostu chce zdobyć jakąś popularność i może nawet sprzedaje te telefony po kosztach albo i wręcz pod wodą, po to tylko, żeby jak najwięcej ludzi je nabyło, bo przypomnijcie sobie, zrobił jakiś czas temu jeszcze Realme, tak? Też tak weszli z taką agresywną polityką cenową i no i co, no już Polacy znają markę. Więc może Tecno robi dokładnie to samo i nie ma haczyka, poza tym, że sprzedałem telefon tanio, żeby po prostu zyskać jakąś tam rozpoznawalność. To jest też całkiem prawdopodobne. Przeglądam sobie powoli to, co no to branża w tym tygodniu robiła, to, co przekazywała w newsach i powiem szczerze, że nie znajduje nic porywającego. Wiem, co było porywającego. To, że trzeba było wam mówić, że Facebook nie padł. To chyba ten tydzień był, nie? Tak, wywalił się Face, Instagram się wywalił. Jakieś problemy miało też przez chwilę YouTube, ale to przez moment, przynajmniej u mnie. Miałem też sygnały, że WhatsApp się wyłożył, natomiast u mnie działał. No to czy widziałeś gdzieś wytłumaczenie tych awarii, co się stało? No serwer pierdyknął, tyle. Nie widziałem jakiegoś dokładnego wytłumaczenia, a powiem ci szczerze też, że specjalnie nie stykałem. ale to jeden serwer gdzieś pierdyknął, chyba klaster gdzieś pierdyknął w ogóle. Nie gdzieś wiem, co kogoś to było. Zalało, powódź była w Indiach, nie wiem, coś. Nikt tego nie tłumaczy, jak rozumiem. Ja mam swoją teorię. To była zorganizowana akcja mająca na celu przypomnienie użytkownikom, jakie mają hasła do Facebooka czy Instagramka. Bo efektem całej akcji było to, że trzeba się było na nowo zalogować. No i założę się, że spora część użytkowników siedziała, kurde, jakie ja miałem hasło do tego dziadostwa. No dobra, ale jak już jesteśmy przy ogłoszeniach duszpasterskich, to jeszcze plotka jest taka, że premiera Huawei P70 jest odroczona i bynajmniej nie ze względu na problemy z łańcuchem dostaw, tam coś innego się zadziało. To diabli wiedzą ze względu na... No ale to jest plotka, tak? Tu nie mamy potwierdzenia ze strony Huawei, tylko po prostu chińscy liksterzy tak rzekli, że coś takiego się dzieje. A wyglądają te smartfony całkiem nieźle, bo wiecie, są już tak naprawdę rendery. U nas tam co prawda jakieś kadowe wypadły, ale ja widziałem już rendery całkowite tych co najmniej. Całkowite tak, były, tylko parę dni wcześniej. Można sobie zobaczyć, jeżeli Jadoś mówi, to w takim razie do nas też można. No, tylko tam jakoś po początku wyglądania. Po prostu teraz dołożyłem te kady, bo wcześniej nie dałem kadów, żeby nie było tych samych obrazków, wiesz?
Patrzcie, co jeszcze mogło tutaj tak z ciekawostek się pojawić. Aha, Polestar Phone. Nie wiem, czy znacie samochody Polestar. No takie Volvo niech wam będzie może. W każdym razie chińska marka dogadała się z Meizu. Nie musieli się dogadywać, bo są razem. No i Meizu 21 Pro, o którym mówiliśmy tydzień temu, najprawdopodobniej, być może z jakimiś niewielkimi modyfikacjami, szczególnie jeżeli tu chodzi o oprogramowanie, pojawi się jako Polestar Phone już niedługo. Pojawił się w certyfikacji chińskiej, także w zasadzie wszystko o nim wiadomo i specyfikacja zgadza się ze specką Meizu. Przeglądam jeszcze listę, ale no dobra, iCupad Air się pokazał, ale ten tablet już dobrze znamy pod inną marką, także, bo to jest tak naprawdę VivoPad Air. Przemianowali i jest iCupad. I to chyba na tyle, no nie będziemy was już zamęczać, bo o reszcie urządzeń już wam opowiedzieliśmy. Przyszły tydzień, no zobaczymy, zapraszam na YouTube'a, bo będzie prawdopodobnie jakiś materiał z premiery nowych smartfonów Realme w Polsce. Spróbuję też live'ika jakiegoś strzyć na tą okoliczność. Także zajrzyjcie jakoś tam we wtorek przed południem na TikToka, czy jakiś live przypadkiem nie leci, jakbyście byli zainteresowani, spróbuję coś tam machnąć. Nie wiem dokładnie o której, bo to tak naprawdę zależy od przebiegu prezentacji i konferencji prasowej. No ale tak powiedzmy, prezentacja się zaczyna od 10, no myślę, że około 11-12 powinien ten live'ik wjechać. Jeżeli interesują was nowe Realme, to zapraszam. Oczywiście mówimy o 12 Pro, tak? Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. W zasadzie tyle z ciekawostek. A dzisiaj wam już dziękujemy. Tak. Dziękujemy za to, że wpadliście do nami. Spędziliście ten czas. Mam nadzieję, że nie było... Nie, co ja się łudzę? Było potwornie nudno, ja wiem, ale to gadamy o śrubkach, w związku z tym to musi być nudno. Zapraszamy was na kolejne materiały, zarówno na MGSM-a, jak i na YouTube'a, jak i na TikToka, wszystkie nasze społecznościówki. Cuda na kiju, trzymajcie się zdrowo. Na szczęście idą podobno słoneczne dni. I do zobaczenia w takim razie. Cześć.